mi skrzydły miały mi podmalowaną tęczą. Włosy złotymi, skrzydły białymi, podmalowaną tęczą. Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony. Mądrość mądrości, światło światłości, Bóg człowiek tu wcielony. Mądrość mądrości, światło światłości, Bóg człowiek tu wcielony. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Za Najświętszą Eucharystię składam do boskiej opatrzności przedstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętego Józefa, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Marii Lisowskiej w dniu imienin. 2 lutego, potocznie dzień nazywany Matki Bożej, wspomnienie święta Matki Bożej Gromnicznej. Dzisiaj szczególnie przychodzimy na Eucharystię, aby ofiarować Bogu to, co mamy najcenniejsze, czyli nasze całe życie, nasze czyste serca, i prosić, aby Boża łaska wlewała się do naszego serca, abyśmy mogli na wzór Jezusa Chrystusa iść przez świat i tym światłem, które Bóg nam daje, zarażać innych ludzi. Przed 40 dniami radowaliśmy się ze święta Narodzenia Chrystusa. Dzisiaj wspominamy Jego przedstawienie, ofiarowanie w świątyni. W ten sposób nie tylko wypełnił prawo, ale też spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą Go oczekiwał. Symeon i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Dziś także obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Modlimy się w intencji tych, którzy poświęcają swoje życie na wyłączną służbę Bogu poprzez ślubowanie rad ewangelicznych. My natomiast, zgromadzeni w mocy Ducha Świętego w tej świątyni, chcemy znaleźć Chrystusa, poznać Go przy łamaniu chleba. Będziemy się karmić Jego Słowem i Przenajświętszym Ciałem. Teraz nastąpi modlitwa błogosławienia świec. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego światła, Ty dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświecenie pogan. Pokornie Cię błagamy, pobłogosław te świece i przyjmij prośby swojego ludu, który się gromadzi, aby je nieść ku Twojej chwale. Spraw, niech drogą cnót dojdzie do światłości bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, Jemu dary pokolędzie wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe
czoło osłaniajmy, swe czoło o Panu naszemu. Oddajmy wesoło osłaniajmy, swe czoło osłaniajmy, swe czoło o Panu naszemu. Gloria in excelsis Deo. Świat przychodzi, ciemna noc w jasności, promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, Wszechmogący wieczny Boże, Twój jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Malachiasza. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów, ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy on się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za minionych dni i pradawnych lat. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się od wieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Kto jest tym Królem chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju. Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć król chwały. Kto jest tym królem chwały? Pan zastępów, on jest królem chwały. Pan Bóg zastępów, on jest królem chwały. Alleluja, 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 alleluja. Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego Izraela. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Izraela. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słuchajmy się w list przewodniczącego Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego, to jest dzisiaj. Siostry i bracia, życie konsekrowane jako dar Boga Ojca udzielony jest Kościołowi ze sprawą Ducha Świętego. Od samego początku jest drogą specjalnego naśladowania Jezusa Chrystusa. Poprzez ewangeliczne rady czystości, ubóstwa i posłuszeństwa pokazują nam, że choć jesteśmy zanurzeni w doczesności, to celem naszego życia jest Królestwo Niebieskie. Taka droga, jak pisze święty Jan Paweł II, ma wielkie znaczenie właśnie dlatego,
że wyraża nieograniczoną bezinteresowność i miłość, co jest szczególnie doniosłe, zwłaszcza w świecie zagrożonym przez zalew spraw nieważnych i przemijających. Gdyby zabrakło tego konkretnego znaku, należałoby się obawiać, że miłość ożywiająca cały Kościół ostygnie, że zbawczy paradoks Ewangelii straci swą ostrość, że sól wiary zwietrzeje w świecie ulegającym sekularyzacji. Co jest tym znakiem? Wspólnota, która jest wielkim darem dla każdego człowieka. W tej wspólnocie istotne miejsce zajmuje postawa czuwania i oczekiwania. Ten bowiem, kto kocha, ten czuwa, a ten, kto czuwa, oczekuje nadejścia ukochanej osoby. Wspólnota żyjąca miłością nie zatrzymuje się w drodze. Jest to wspólnota, która zmierza w określonym celu, a tym celem jest życie wieczne. W jej tworzeniu ważny jest wzajemny szacunek, otwartość i zrozumienie. Dzięki temu rodzi się komunia jedności w wierze, jedności w nadziei i jedności w miłości. Ta jedność sprawia, że każdy czuje się potrzebny i obdarzony miłością. W tej wspólnocie nikt nie jest wykluczony. Jest ona nieustannym przechodzeniem od ja do ty i od ty do my. Siostry, ojcowie i bracia, żyjący w różnych formach życia konsekrowanego, przeżywając swoją konsekrację w świecie i w łączności ze światem, starają się na podobieństwo zaczynu przepoić wszystko duchem ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu ciała Chrystusowego. Czynią to poprzez osobiste świadectwo chrześcijańskiego życia. W ten sposób starają się przybliżyć obraz Boga jako Ojca, który zatroskany jest o swoje dzieci. Ich posłaniem jest nieustanne przypominanie nam, że doczesność nie jest celem, ale drogą prowadzącą do celu, czyli do życia wiecznego. Ich powołanie i misja to odpowiedź miłości ludzkiej na miłość Bożą. Tej miłości potrzebujemy dziś, gdy doświadczamy zagubienia duchowego, niepewności jutra i cierpienia tak wielu naszych sióstr i braci. Stąd też wspólnoty życia konsekrowanego są posłane, by ukazywać wartość chrześcijańskiego braterstwa, którego fundamentem jest uzdrawiająca moc Ewangelii. Dlatego, jak mówił święty Jan Paweł II, Kościół pod żadnym pozorem nie może wyrzec się życia konsekrowanego, ponieważ ukazuje ono wyraziście jego szczególną naturę oblubieńczą. To z niego rodzi się zapał i moc głoszenia Ewangelii całemu światu. Potrzebni są bowiem ludzie, którzy będą ukazywać ojcowskie oblicze Boga i macierzyńskie oblicze Kościoła, którzy będą umieli zaryzykować własnym życiem, aby inni mieli życie i nadzieję. Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, które zanim podejmą służbę w takiej czy innej sprawie, pozwalają się przemieniać Bożej łasce i stosują się całkowicie do nakazów Ewangelii. Prośmy zatem dobrego Boga, by nigdy nie zabrakło powołań do życia konsekrowanego. Tym zaś, którzy zostali obdarzeni łaską powołania i podążają drogą rad ewangelicznych, niech towarzyszy wierna miłość aż do końca. Podpisał Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Powstańmy teraz i uwielbiając naszego Zbawiciela, który został ofiarowany w świątyni, zanieśmy do Niego nasze prośby. W intencji wspólnoty Kościoła, aby jaśniała blaskiem świętości, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne do życia konsekrowanego. Módlmy się także w intencji tych, którzy postanowili radykalnie naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji strapionych, prześladowanych, przeżywających życiowe doświadczenia, aby w spotkaniach z Chrystusem na modlitwie odnajdywali siłę do przezwyciężania trudności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
módlmy się do boskiej opatrzności przez stawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętego Józefa, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Marii Lisowskiej w dniu imienin. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez stawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy prośmy także o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Agaty Lisowskiej z okazji 15. rocznicy urodzin. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji naszych zmarłych, szczególnie w intencji zmarłych sióstr, braci zakonnych, aby w wieczności mogli oglądać i kontemplować tego, któremu całkowicie się ofiarowali. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji naszych rodzin, całej naszej parafii, abyśmy z tej i każdej Eucharystii wychodzili umocnieni i gotowi służyć Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, upragniony przez wszystkie narody, wysłuchaj naszych próśb i obdarz nas swoją łaską, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła, który zgodnie z Twoją wolą składa Tobie jako niepokalanego baranka za życie świata, Twojego jednorodzonego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni Twojego przedwiecznego Syna, a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że jest on chwałą Twojego ludu i światłem narodu. My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem i razem z aniołami i świętymi wychwalamy Ciebie wołając. Tryumfy Króla Niebieskiego stąpiły z nieba wysokiego, pobudziły pasterzu do wytku.
śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem. Pobudziły pasterzu do bytku swego stróżu, śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem. Zaprawdę święty jesteś Boży i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym Twój Syn jednorodzony, światło i ze światłości, został przedstawiony w świątyni. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś, przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi Symeonem i Anną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Święt król.
śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie nóg, kłaniajcie się królowie i dary złóżcie mu. Klęknijmy na kolana, to dziecię, to nasz Bóg. Witajmy swego Pana, miłości słuszny dług. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie i dary złóżcie mu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie i dary złóżcie mu. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, w który dziecię owinąwszy, siankiem je okryła. W który dziecię owinąwszy, siankiem je okryła. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki. We żłobie mu położyła siana pod główeczkę. We żłobie mu położyła siana pod Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją łaskę. Ty spełniłeś oczekiwanie Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa. Spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Zapraszamy panów dzisiaj jeszcze na godzinę 19 na męską modlitwę. Jutro przypada pierwszy czwartek miesiąca, ale także wspomnienie świętego Błażeja. Po każdej mszy świętej będzie udzielane błogosławieństwo gardła. Jutro z racji pierwszego czwartku miesiąca nabożeństwo o 17:30 serdecznie zapraszamy. A na cały dzisiejszy wieczór, całą noc niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność stałą i wszystkie wioski z miastami, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między.